ponownie na moim kanale. Tu tradycyjnie Karolina z bloga Savory or Sweet. Dziś w ramach naszego vlogmasu, czyli nagrywania codziennie czegoś, choć w sumie możliwe, że nie będzie to codziennie zawsze, ale na tym etapie jeszcze na razie jest codziennie. Chciałam się dzisiaj z Wami podzielić tym, co jadłam w ciągu dnia. Tego foodbooka nagrałam jakiś czas temu, ale jeszcze nie miałam przyjemności się z Wami tym podzielić, tak więc dzisiaj jest idealna okazja. Jadłam w sumie w głównej mierze na mieście, praktycznie chyba tylko śniadanie było zrobione przeze mnie, no ale bywają takie dni, przynajmniej będzie ciekawie, prawda? Tak więc zapraszam Was do oglądania. No, więc zapraszam na kolejnego foodbooka. Więc na śniadanie serwowałam komosę ryżową na mleku kokosowym z bananem, morelami i żurawiną. Następnie jako przekąskę zjadłam sobie onigiri. Onigiri to jest jakby taka kanapeczka sushi, takie powiedzmy sushi na wynos, które można wszędzie zjeść. Moje było z dodatkiem kimchi, bakłażana i przeróżnych warzyw, których teraz już nawet nie pamiętam. Niemniej ja naprawdę uwielbiam sushi i takie sushi podobne produkty, więc było pycha. Na lunch zjadłam zupę z zielonego groszku, która była rozgrzewająca, pożywna i naturalnie słodka, oczywiście wegańska zupa. Na przekąskę zjadłam ogromnego batona, którego zrobiłam dla mojego chłopaka, a tutaj musiałam po prostu przetestować, żeby się nie otruł oczywiście. A jeśli chodzi o kolację, to wsiadłam na mój rower. W ogóle bałam się, że mnie nie wpuszczą, ale pojechałam na rowerze do kawiarni, kawiarni Stragan. Tam wypiłam bardzo dobrą zieloną herbatę oraz zjadłam wyśmienitego bajgla z pesto z jarmużu, w którym jeszcze dodatkowo była rukola, suszone pomidory i pestki dyni. I było to naprawdę cudo, które koniecznie, koniecznie muszę odtworzyć w mojej własnej kuchni. Dobra kochani, to wszystko na dzisiaj. To był taki bardzo szybciutki foodbook, dosłownie tylko urywki tego, co jadłam w ciągu dnia. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. No zdecydowanie najlepszym posiłkiem była ta kanapka z pesto z jarmużu. Naprawdę warto to wypróbować. Ja jestem zachwycona tym smakiem i wcześniej nie robiłam niczego takiego, tak więc z pewnością będziecie mogli się spodziewać na moim kanale podobnego przepisu, ponieważ było to coś naprawdę ekstra. Nie ukrywam, że to pesto było bardzo tłuste, ponieważ miało tam bardzo dużo oleju, ale dzięki temu było bardzo sycące, więc ja z pewnością zrobię troszeczkę wersję mniej tłuszczową, ale oczywiście nie chcę tu promować żadnej fobii, jeśli chodzi o olej, ponieważ tłuszcz jest bardzo ważny w diecie, każdy to wie. Dobra, to wszystko na dzisiaj, kochani. Widzimy się najprawdopodobniej jutro. Zerknijcie na Facebooka, Instagrama i na wszystkie konta społecznościowe. Buzi!